Witam dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo drugi z serii Ogrodnictwa, jeśli można to tak nazwać. Jak wiadomo, jak widać, w tym roku wiosna zbliża się bardzo szybko, tak więc postanowiłem przygotować i pokazać Wam, jak możecie domowym sposobem przygotować własną rozsadę. Zdecydowałem się na to, gdyż wiem, jaki jest problem, jeśli chodzi o kupienie ulubionych kwiatów. Ciężko jest po pierwsze znaleźć, a po drugie, jeśli już są, to jest bardzo wysoka cena, jeśli chcemy tych sadzonek dużo, żeby nasz ogród był piękny, czy żebyśmy powiesili sobie na balkonie. Tak samo jeśli chodzi o pomidory. Zazwyczaj idziemy na targ, na rynek jakiś i mamy do wyboru kilka odmian. A tak to możemy sobie wybrać, które chcemy i... No i oczywiście ile chcemy, cena nas tutaj nie ogranicza, bo w jednym opakowaniu mamy kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt nasion. Tak więc będziemy mieć z kilku opakowań ponad 100 sztuk roślin. Oczywiście jeśli ktoś ma mały ogród, wystarczy sobie kupić jedno opakowanie. Ja na przykład mam duży ogród, także zawsze się ktoś znajdzie, kto będzie chciał ode mnie parę roślin. Zawsze się je tych pomidorów trochę więcej. Tak więc dzisiaj zaczniemy od podstawowych roślin. Oczywiście ta instrukcja będzie dotyczyć wszystkich roślin, ale dzisiaj będziemy siać pomidory, oregano, estragon i bazylię. Tak więc zabierajmy do pracy. Tak, najistotniejsza teraz rzecz. Ziemia. Jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o uprawianie roślin. Sadzonki młode, siewki przede wszystkim, są oczywiście bardzo słabymi roślinami i potrzebują do prawidłowego wzrostu dobrej gleby. A co rozumiem przez dobrą glebę? Przede wszystkim gleba musi być przepuszczalna i musi być cały czas w miarę wilgotna. I oczywiście musi mieć składniki odżywcze. Ja się zdecydowałem na jakiś czas, to robię od kilku lat, używam takiej mieszanki. Taka używana do siewu, do sadzenia roślin, do siewek. Jest to mieszanka z włóknem kokosowym. Jest to bardzo ważny element, ponieważ włókno kokosowe jest bardzo, umożliwia wzrost korzeni, bo jest bardzo przepuszczalne i dużo tlenu dociera do korzeni. A tutaj mam kompost. Kompost jest kupiony w sklepie, w 50-litrowych najczęściej opakowaniach jest kompost sprzedawany. Posiadam także swój kompost, ale zdecydowałem się na użycie kompostu ze sklepu, gdyż jest bardzo dobrze przesiany, nie zawiera tych wszystkich większych części, gałązek i robaków. Co jest bardzo ważne przy młodych roślinach, żeby nic tam je nie podgryzało i w dobrym stanie dotrwały do okresu pikowania. No i jeszcze opcjonalna rzecz, perlit. Ja go używam, ponieważ tak jak włókno kokosowe rozluźnia strukturę gleby i umożliwia oddychanie korzeniom. Tak, jeśli chodzi jeszcze wracając do tego kompostu, jeśli chodzi, możemy zamiast niego użyć gotowej mieszanki do kwiatów, ale kompost jest lepszą alternatywą. I tak, mieszankę do roślin robimy w stosunku dwie części do młodych roślin, do tak zwanych siewek, mieszanka do siewu roślin, a jedna część kompostu. Jeśli chodzi natomiast o perlit, na taką ilość 2-3 garście zupełnie wystarczą. No i oczywiście mieszam to wszystko łopatką. Bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o nawożenie tej ziemi, bo kompost sam w sobie jest nawozem, także przez ten okres początkowy nie będziemy musieli niczym nawozić naszych roślin. Nasza ziemia jest zmieszana mniej więcej. Kolejna rzecz, doniczki. Do początkowego etapu rozsady najlepiej używać doniczek tak zwanych skrzynek balkonowych. Sadzi się w nich kwiaty i wiesza na balkonie. Ale są też bardzo fajną opcją, jeśli chodzi o rozsadę. Możemy, jeśli mamy jakieś pojemniki, oczywiście możemy użyć pojemników o mniejszej wysokości, jeśli chodzi o tą wysokość. Może być tak najbardziej połowa. Ja używam takich skrzynek już od kilku lat i są bardzo dobre. Oczywiście, jeśli robimy rozsadę, nie myjemy ich. Oczywiście ja ich nie myłem, są one używane tylko do rozsady, no i oczywiście potem do kwiatów. Pełniamy teraz doniczki ziemią. Ok, mam tutaj już przygotowane dwie skrzynki.
aby nam się odmiany nie poprątały, nie pomieszały. Ja używam wtedy rozróżnienia, najpierw sobie ponumerujemy doniczki. W tym momencie przyda nam się jakaś kartka. I oczywiście jakiś długopis, na przykład taki. I tak, co będziemy tutaj w ogóle oznaczać? Będzie nam to potem potrzebne, żebyśmy po prostu mieli rozeznanie, jakie odmiany, gdzie są. Punktem odniesienia będzie nasza cyfra. Jeśli ja z tej strony malowałem cyfrę, to sobie piszę u góry, by do tej kolejności siał rośliny. No i dajmy na to, że tutaj posiejemy pomidor Oxhard i odmiany Oxhard i drugiego pomidora Cordibu. Zapomniałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ja zbyt szybko to zrobiłem i sobie uciąłem, ale żeby potem mniej więcej wiedzieć, co to za odmiana i mieć opis tej odmiany, odcinamy sobie po prostu w tym miejscu i w tym miejscu. Ja na razie ja odetnę, jak jakoś posieję te opakowania i mieć rozeznanie, co gdzie i jak rośnie. Teraz w jaki sposób siejemy? Nasiona pomidora są dość małe, tak więc będziemy je siać rzutowo. Dosyć rzadko siejemy, gdyż rośliny potem rosną bardzo duże i szybko rosną. No teraz bazylia między te pomidory. Jeśli chodzi o bazylię, są to bardzo drobne nasionka. Tak samo siejemy. No i teraz pomidor o tej nazwie. Jak się teraz posługujemy, najlepiej sobie tutaj mamy ładną rozpiskę, wszystko co i jak. Ucinamy w tym miejscu. I siejemy teraz, o, tutaj mam taki woreczek, firma Wilmorin jest bardzo porządna i daje nam takie woreczki. I ucinamy w tym miejscu teraz. I mam taką oto etykietkę dotyczącą informacji na temat rośliny, w tym przypadku jest to pomidor. A z nasionami postępujemy tak jak wcześniej. Teraz kolejny krok. Musimy lekko to wszystko unieść. I przysypujemy ziemią. Pamiętając o tym, że ziemia, którą przysypujemy, musi być bardzo drobna. Kilka milimetrów też lekko ugniatamy. Jak będziemy podlewać? Do podlewania będziemy używali spryskiwacza. No i po prostu spryskujemy. Spryskiwacz używam dlatego, żeby tych naszych młodych na nie wymyć z gleby. Spryskiwaczem nie będziemy się teraz rozstawali na 2 tygodnie, gdyż póki nasze rośliny będą małe, będziemy je podlewać spryskiwaczem, żeby nie zrobić im większej krzywdy. No dobra, pierwszą partię mamy gotową. Teraz bierzemy się za drugi zestaw. Dlaczego ważne jest, żeby nie sadzić, nie siać na przykład papryki jednej obok drugiej, czy tam pomidorów jednej odmiany obok drugiej. W tych stadiach rozwoju nie będzie widać, która odmiana jest jaka. No i w tym celu będziemy musieli mieć odniesienie, gdzie które rośliny są.
Jeśli chodzi o tą tabelkę, ja będę robił jeszcze, będę siał dzisiaj trochę więcej doniczek, tak więc mam tutaj dość mało miejsca zarezerwowanego. Oczywiście można sobie zapisać równie dobrze w komórce, na komputerze zrobić tabelkę w zeszycie, ale no ja używam takiego sposobu i potem wkładam sobie w jakieś miejsce, gdzie mi się to nie niszczy i jeśli będę pikował, będę wiedział gdzie, co i jak się znajduje. Ja już posiałem wszystkie rośliny, które miałem posiać. Opakowania sobie zostawiłem, jeśli będę potrzebował coś zrobić. Oświetlenie, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Ja tutaj użyłem świetlówki, z firmy Sylwania. Jest to świetlówka Grolux T5, 35 W. Przeznaczona oczywiście do doświetlenia roślin, jak widać jest taki bardzo jasny, bardzo jasna barwa, nie jest taka żółta, tylko jest właśnie bardziej biała. To jest 75 cm, dokładnie 742 mm, T5. Ona chyba posiada coś około 6500 kelwinów, bądź 7200, dokładnie nie wiem. Kupiłem ją razem z odbłyśnikiem i z elektrostarterem. Jeszcze słówko o tym, jak ona jest zamontowana, jest to bardzo prowizoryczne rozwiązanie. Tak to wszystko wygląda. Ten elektrostarter jest trochę na takich grubszych drutach przywiązany do rurki z centralnego ogrzewania. A cała świetlówka wraz z odbłyśnikiem za pomocą cieńszego drutu też do tej samej rurki przymocowana. Oczywiście ja nie przykładałem zbytnio dużej wagi do estetyki, ponieważ no jest to pokój, w którym rzadko się przebywa. Estetyka nie gra roli, ważne jest, żeby to funkcjonowało. No i teraz kilka słów, jeśli chodzi o jak długo mamy doświetlać nasze rośliny. Jak wspomniałem, jest to doświetlanie, tak więc to doświetlanie nie powinno trwać więcej jak 6 godzin. Ja tutaj mam taki programator i programuję sobie, kiedy ma być obwód włączany. No i ustawię sobie, żeby codziennie świecił od godziny 17 do godziny 22 bądź 23. Zobaczymy, jak to będzie wszystko jeszcze funkcjonować. Co do oświecenia, oświecenie jest rzeczą opcjonalną, ponieważ w zależności jeszcze, gdzie będziemy uprawiać te rośliny. Jeśli rośliny będą uprawiane na stanowisku południowym, gdzie słońce krąży, jest praktycznie, dociera do roślin przez cały dzień, doświetlanie nie jest aż tak konieczne, jak w przypadku okna wschodniego czy zachodniego. Nie uprawiam roślin na stanowisku północnym, ponieważ tam słońca w ogóle nie ma i nam nic nie wyrośnie. Musielibyśmy użyć dużo lepszej świetlówki, bądź diod LED czy lamp HPS. Co do podlewania naszych roślin przez kolejny tydzień, będziemy używać w tym celu oczywiście spryskiwacza, tak jak wam wcześniej pokazałem. Na razie nie nawozimy niczym. Spryskujemy mniej niż na początku, tak żeby cały czas, żeby była wilgoć w wierzchniej części ziemi. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Temperatura powinna się wahać od 22 do 25 stopni w dzień. I w nocy, no może być poniżej 20 do 16 stopni, nic się nie dzieje. Ja tutaj się wyposażyłem w taki termometr i higrometr. Bardzo prowizoryczne urządzenie. Fajnie, jeśli będziemy mogli sobie podglądać, jakie warunki panują u nas. Ogólnie filmy będę starał się wrzucać co tydzień. Będę zdawał relacje z naszej rozsady. Za jakieś 3 tygodnie, jeśli te siewki podrosną, będziemy je pikować do pojedynczych roślin, do pojedynczych doniczek. Ja tutaj jeszcze się zaopatrzyłem w deskę do prasowania. Jest to rzecz opcjonalna, jest to rzecz konieczna, można tak powiedzieć, jeśli nie mamy za dużego parapetu. Ta deska jest nieużywana, leżała gdzieś tam w piwnicy, wykorzystałem ją. Jeszcze jedna sprawa, co zrobić, jeśli nie mamy na przykład podstawek pod doniczki te skrzynki. Możemy użyć takiej podstawki tacki, tak zwanej tacki pod wielodoniczki. Te tacki potem nam się i tak później przydadzą, bo będziemy pikować nasze rośliny do doniczek pojedynczych, do P9, do pierścieni, czy no chociażby do tych wielodoniczek. Także tacki nam się przydadzą. Nasion nie zaprawialiśmy niczym, ponieważ mamy nasiona z pewnego źródła. Jeśli by ktoś chciał zaprawiać rośliny, te nasiona konkretnie, może użyć do tego naparu z rumianku bądź środków chemicznych, lecz
Ja osobiście polecam na parzomianku. Ogólnie mówiąc, warto zająć się uprawą roślin, chociaż nawet jeśli nie ma miejsca na ogródku, możemy sobie spokojnie wziąć to jedno opakowanie pomidorów. Nawet są odmiany karłowate. Możemy je posadzić do doniczek na balkonie i będą nam rosły, będziemy mieć swoje pomidory. Być może będziemy wspominać smaki z dzieciństwa, bo dzisiejsze pomidory w sklepach są zupełnie inne, mają zupełnie inny smak niż te uprawiane w domu, na ogródku, czy chociażby w doniczce na balkonie. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i zachęcam do lajkowania, do subskrypcji kanału na YouTubie i zapraszam na witrynę bezchemii.info.